Miasto wydało dzisiaj komunikat, że z dniem 15 maja wypowiedziało umowę firmie Prasco, budującej ulicę Stulecia Niepodległości. Nowa, wyczekiwana droga łącząca ulicę Utrata z Sejneńską ma wyjątkowego pecha. Pierwotnie miała być gotowa jesienią 2018 roku. Z placu budowy jednak zeszła firma Pribex. Ta sama, która opuściła budowę oddanej po perypetiach z wykonawcą ulicy Rotmistrza Pileckiego. Po Pribexie budową ulicy Stulecia Niepodległości zajęło się Prasco. Zgodnie z aneksowaną umową droga miała być ukończona nie później niż 15 maja. Niestety w tym dniu pozostało jeszcze sporo do zrobienia. Brakuje jeszcze odcinków chodników, nie ma nawierzchni ścieralnej jezdni i siłą rzeczy oznakowania poziomego. Jednak nie tylko miasto powiedziało dość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył również wykonawca. O co poszło? Trudno zgadywać, bowiem ratusz odmawia ujawnienia powodów innych niż zarwanie terminu. Sprawa niewątpliwie trafi do sądu, ucina temat kierownik biura prezydenta Kamil Sznal, który zapewnia jednocześnie, że po inwentaryzacji prac część robót wykona suwalski zarząd dróg i zieleni, a planowany przetarg wyłoni wykonawcę ostatniej warstwy drogi oraz wymalowanie pasów.